Nie karm ręki, która cię kąsa, rozdział drugi. Ważnusz. Dużo zabawniejszy od pierwszego, mimo iż dotyka spraw śmiertelnie poważnych. Ważnusz pochodzi od ważne, żeby nie ucierpiała służba zdrowia. Rozchodzi się oczywiście o państwową służbę zdrowia. Podobnie jak w rozdziale o ekologii, przyglądamy się temu, co przez przejęcie kontroli nad zdrowiem obywateli w tym przypadku zyskuje państwo. Ponosi przecież koszty. Trzeba wybudować szpital, zatrudnić lekarza, pielęgniarkę, salowego, kierowców, ministra do wysłuchiwania pretensji i tłumaczenia się z obietnic. Co zatem zyskuje? Zyskuje pewien argument w dyskusji i korzysta z niego bardzo skrupulatnie. Ale żaden socjalista, etatysta, państwowiec czy jak ich zwał, nigdy nie opowie się za prywatną służbą zdrowia. W tym rozdziale wychodzę z założenia, że w państwowej służbie zdrowia, w upaństwowionej służbie zdrowia, pacjent jest najmniej ważny. Argumenty, jakoby państwowe oznaczało tańsze, bo nieprywatne jednostki nie patrzą na zysk, że państwowe oznacza dostępne dla każdego, można według moich obserwacji zawartych w tej książce włożyć między bajki. Liczy się kontrola. Darmowa opieka zdrowotna, jak wiemy doskonale, nie jest darmowa. Płacimy za nią w podatkach. Ale jest jeszcze jedna rzecz oprócz podatków, na którą się zgadzamy. Państwo może w każdej chwili wejść z butami i powiedzieć: hola, hola, kochasiu, nie możesz tego zrobić. To byłoby dla ciebie niebezpieczne i narazisz na straty skarb państwa. Darmowa służba zdrowia to domena państwa opiekuńczego. Opiekun staje się też w tym wypadku wychowawcą. Ale etatyści, socjaliści, państwowcy czy jak ich zwał, nie postrzegają siebie jako obywateli, których ktoś będzie wychowywał. To oni są oświeceni. To oni będą wychowywać ciebie. Jakkolwiek spiskowo by moje słowa nie brzmiały, w rozdziale Ważnusz znajdziecie to, co ja znalazłem w temacie upaństwowionego zdrowia i perypetii jego rzekomych beneficjentów. Jest więc sporo o państwowej walce z nadwagą ubogich, dość dużo na temat zarabiania na akcyzach, troszeczkę o ONZ-owskim romansie z Coca-Colą, troszeczkę o Obamacare, sporo o pomniejszych regulacjach i ich konsekwencjach.